Tutaj pierwotnie miał być ośrodek zdrowia. Takie plany miały poprzednie władze. Plany jednak się zmieniły, przede wszystkim ze względu na funkcjonowanie tuż obok ośrodka zdrowia. Budynek jednak częściowo już wybudowano i trzeba było coś z nim zrobić. Władze gminy dokonały konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy za pomocą ankiety. Pytanie dotyczyło, czy przenieść siedzibę władz gminy do Bolszewa. Konsultacje spotkały się z niskim odzewem, bo wpłynęło jedynie 800 ankiet. Chodziło o uzyskanie tutaj opinii społeczeństwa co do zamiaru przeznaczenia budynku, a, a głównie chodziło też o to, że ustawowo jest wymagane przeprowadzenie konsultacji w przypadku zamiary, zamiaru zmiany siedziby władz gminy, a taki zamiar istniał. Na razie prace budowlane wstrzymano. Umowa z wykonawcą została rozwiązana na zasadzie porozumienia. Między stronami oczywiście dokonano inwentaryzacji robót wykonanych i za te roboty zostało dokonane rozliczenie, a to po to, aby nie były realizowane prace, które później wymagałyby powiedzmy zmian i generowały dodatkowe koszty. Początkowo koszt inwestycji oscelował na kwotę 3 milionów złotych. Gmina poniosła koszty stosownie do zaawansowania. Robót, które było gdzieś na poziomie 70 kilka procent, a w związku z tym 2 miliony 200. Wobec tego 800 tysięcy złotych z tej inwestycji już pozostało do wykorzystania przy adaptacji budynku na nowe cele. A te nowe cele to prawdopodobnie przeniesienie części referatów do Bolszewa. Referat inwestycji gospodarki komunalnej, nieruchomości, ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej. Referaty, z których korzysta największa liczba patentów, np. referat spraw obywatelskich zostanie w istniejącej siedzibie urzędu gminy na osiedlu Przyjaźni w Wejherowie. Pozostanie tutaj również siedziba władz gminy Wejherowo. Nie jest nawet możliwe przeniesienie władz gminy i całego urzędu, ponieważ no Powierzchnia tego budynku możliwa do przeznaczenia na ten cel jest porównywalna z aktualnie zajmowaną powierzchnią przez Urząd Gminy w tym miejscu, z tym, że aktualnie zajmowana powierzchnia to jest w części tylko własnością gminy, a pozostała część jest... Dzierżawiona od współwłaściciela tego budynku. Zarówno w jednym, jak i w drugim budynku będzie funkcjonować dział obsługi interesantów. Aktualnie trwają prace nad adaptacją powstałego w Bolszewie budynku. Na dzień dzisiejszy konieczne jest wykonanie prac projektowych w zakresie adaptacji do nowego sposobu użytkowania. Następnie, oczywiście, będzie przeprowadzona procedura przetargowa wyłonienia wykonawczy. Najwcześniejszy termin realizacji zadania to koniec bieżącego roku.